Cześć! Cześć! Witamy na naszym kanale, rok po naszym ślubie i chcemy Wam pokazać zawartość tej butelki. Wcześniej nie zaglądaliśmy do niej, ale obiecaliśmy, że rok po ślubie zajrzymy. Tak, butelka była w ramach tak zwanej księgi gości. Nie chciałam, żeby to była książka, chciałam, żeby to było coś wyjątkowego, dlatego wpadłam na pomysł właśnie z taką butelką. I tutaj wy mieliście pisać jakieś życzenia do nas, czego nam życzycie w tym najszczęśliwszym dniu w życiu. No i też pewnie czego nam życzycie na dalszej naszej drodze małżeńskiej. I zaraz się tego dowiemy. Ale zanim zobaczycie ten materiał, to prosimy Was, żebyście zasubskrybowali nasz kanał pod filmikiem jest taki przycisk i nacisnęli dzwoneczek, jeśli będziecie chcieli oglądać kolejne filmy, to przyjdzie Wam powiadomienie. Możecie też polajkować film i skomentować, napiszcie, co sądzicie o tym, jak Wam się podobało, skąd jesteście, jak się nazywacie, poznajmy się trochę, jeśli jesteście tu pierwszy raz. To co? A więc zaczynamy. Zaczynamy, pewnie są anonimowe różne. A wiesz, jak się to też robi? To się od Makłowicza nauczyłem, a czy od z jego programów. Tylko to jest taka z tą rzeczka. I żeby ten kwiatek się nie wywalił. O! Dobra, ty masz swoje sposoby, ja mam swoje sposoby. To podajcie Makłowicz. Wyciągniemy sobie pierwszy. O, mamy pierwszy rulonik. I sobie zobaczymy, co tam jest ciekawego. To może, żeby była lepsza widoczność, to tę butelkę teraz damy tu na bok. Zobaczymy sobie, co jest w pierwszym rulaniku. O, ktoś to tak ładnie zaczął. To może ja już będę drugi. Dobra, to tak. Ty już szykuj, a ja będę odczytywać. Tak. Dobra, czytam. Świetna impreza. Jestem szczęśliwa, że mogłam być świadkiem tego wydarzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. A nie czytaj nazwisk, masz przeczytać imiona, bo to... Ania. To już wiemy, jaka Ania. No, bo to nie wiem, czy każdy sobie życzy. Ale podpisała się. Aniu, ale... bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Tak. Będziemy czytać tylko imiona, ok? A wy możecie napisać w komentarzu. No to ja, to ja. Według nas tort był smaczny. My nim nie pluliśmy. Napisane jest M i A. Dobra. Wiesz, co to może być? M i A. No potem się zastanowimy. Czy tak? Będziemy potem zastanawiać. A, już chyba wiem, już chyba wiem. Powiedz mi na ucho. No, Angelika i Marcin chyba. O. Zawiązane też mocno. Czytam. Jesteście jeszcze razem? Dziwne pytanie. No, no jesteśmy, jak widać. No widać, jak jesteśmy jak, jeszcze po roku. Ktoś nam wieszczył szybki rozwód? Kochamy Was. Najlepsze wesele ever. Bez podpisu, ale domyślam się, kto to może być. Napiszcie w komentarzach. No to ja napisałam, jeśli chcecie się przyznać. Jeśli poznajecie swoje, jeśli pamiętacie. Jeśli nie wstydzicie się. Jeśli pamiętacie, co rok temu nam napisaliście. O, tu jest dużo napisane. Coś się rozpisał. Pamiętajcie tak, jak ksiądz mówił. Wiara, nadzieja, miłość. Nie ma i nie może być cichych dni między wami. Pozdrawiam. Artur. Dziękujemy ci, Arturze. Artur, dziękujemy. A ja mam pomysł, jak tu może bardziej wyjdzie. Że jesteśmy w kuchni, to skorzystamy. Zobacz. Czekaj, bo już tu mam. To tak. Nóż. Nóż, ale chyba mam nadzieję, że nie wykorzystać go. To mama nasza nam dała, moja. Czy to od kogo ten nóż? Nie, to chyba jeszcze od babci. Oj. No to rozwalę. No, o, teraz wychodzi fajnie, nie? Kto takie? Teraz super, jak już mało to ten. O, dobra. Czytaj. Co ty piszesz? A! Czytaj ty, bo chyba ty będziesz wiedział, co to jest. Słuchajcie, od Bartka, bo on się tu podpisał. Idźcie skrz żywot, stiażcie, moc se wam darzy. Po polsku bądźcie razem szczęśliwi.
spotkamy się jeszcze nie raz. Dziękujemy Ci, Bartku, za to. Dziękujemy Ci za Twoją obecność na naszym ślubie. Kolejne. Jeszcze raz dzięki za świetną imprezę. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Kamil. Kamil, super, dziękujemy bardzo. Dzięki. O, mamy. Zobaczymy od kogo. Co masz? Ja już jakoś tu chcę razy, a Ty czytaj. Moi drodzy, dajemy Wam sprawdzoną radę. Kłócić się możecie non-stop, ale pamiętajcie, żeby kłaść się spać w zgodzie. Kochajcie się... Gdzie? Jak? Gdzie? Pokaż, bo nie umiem. Tutaj. Kochajcie się jak? Na samym początku swojego związku. A z czasem jeszcze bardziej. Dużo miłości, moi drodzy. Paulina i Marta. Nie wiem, jak się to stało, ale w 10 minucie filmu przerwało nam. No i część, taką połowę musimy nagrywać drugi raz. Więc nie będziemy już wyciągać z butelki, tylko te wyciągnięte rzeczy będziemy po prostu czytać. Będzie mniej do ucinania, będzie mniej do obrabiania w filmie. Teraz w takim razie ja sobie poczytam, bo nie muszę wyciągać z tej butelki. A butelki nie rozbiliśmy. Udało się wszystko wyciągnąć. Dzięki za super zabawę, Daga. Dziękujemy, Dagmara, i pozdrawiamy. Najpiękniejsza rzecz, w której uczestniczyłam, to cudowne, że miłość to rzecz, uczucie, którego nie da się kupić. Bądźcie szczęśliwi, buziak Ada. Tak przy okazji to zapraszamy do kofisetki w Katowicach, gdzieś na Mariackiej bodajże, czy w okolicach. Tam Ada urzęduje, tam też musimy wpaść, więc taką reklamę jej robimy. Weroniko i Sebastianie, życzymy Wam dużo miłości i wielu szczęśliwych dni. Marta i Olek. Martuś, dziękujemy. Cieszę się Waszym szczęściem. Wszystkiego dobrego, kochani. Daga, więc Dagmara dwa razy napisała. Warto wspomnieć, że Dagmara obchodziła swoją rodzinę na naszym weselu. Tak naprawdę na drugi dzień, nie? Bo 4, 3 było wesele i o północy wręczyliśmy jej kwiaty. W dniu tak szczególnym i wyjątkowym życzymy Wam, aby w pierwszą rocznicę Wasza miłość była taka sama jak 3 sierpnia lub jeszcze większa. PS. A może w pierwszą rocznicę skoczymy do Rewala, chociaż na weekend. O, Mareczki na pewno. Mareczek i Madzia, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Niestety nie udało się skoczyć do Rewala, ale udało się spotkać niedawno, a do Rewala musimy jeszcze kiedyś skoczyć. Nasze pamiętne pierwsze wakacje 2013 roku. Może Ty coś przeczytasz, żeby nie było tak, że ja tylko... Tyle odwiązywania, a tu buziak. I ktoś sobie takiego buziaczka namalował. Dziękujemy. Teraz dłuższy tekst. Kochani, życzymy Wam pomyślności, zdrowia, aby Wasza miłość była nieustająca, coraz większa, aby w Waszym życiu nie zabrakło szacunku do siebie, podróży, słonecznych dni. Justyna i Michał. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Teraz kolejny. Wszystkiego dobrego młodej parze. Szwagier i szwagierka. Miłości, dobrego seksu i spełnienia wszelkich wspólnych marzeń. Tych małych i tych dużych. Dziękujemy. Pozdrawiamy. 100 lat bez podpisu. Pozdrawiam, Ewka. Dzięki. Dzięki. Kinder niespodzianka. Najwyższy czas, kochani. Kiedyś na pewno będzie czas, ale to jeszcze zobaczymy, zdecydujemy kiedy. To? To ja muszę... To czyta? Ja. Weronika, Sebastian, życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności. Z Bożą pomocą spotkamy się na Złotych Godach za 50 lat. Masz moje słowo. Powodzenia na nowej drodze życia. Domyślam się, kto to napisał. A ja się nie domyślam, ale mi powiesz. Czy to Łukasz? Napiszcie w komentarzach. Tak, to mój, ja to napisałem, jeśli się nie wstydzicie pochwalić. Bo to nic złego. Seba, dziękuję za fajną imprezę i życzę Wam szczęśliwego życia i dużo miłości. Ola. Olu, dziękujemy. Aleksandra. Za fajnie, że byłaś na naszym weselu. Szczęśliwego, długiego pożycia małżeńskiego. Gorących
Nocą? No, nocy. Nocy. Wygranej w lotto. Gromadki bajki. Dominik i Patrycja. Dziękujemy bardzo. Ostatni ja. Proszę bardzo. Bądźcie zawsze tacy uśmiechnięci. Dziękujemy. No, są. I uśmiechnięte dni, mniej uśmiechnięte, ale na wesele byliśmy uśmiechnięci. Dzięki za życzenie. To by było na tyle. Badajcie na nasze Instagramy, linki w opisie. Obejrzyjcie poprzednie filmy, szczególnie te ze ślubu i wesela. Wprawdzie nie naszego autorstwa, ale można zajrzeć. I czekajcie na nowy film po liftingu z zaręczyn. Zaręczyny były 3 lata temu, ale ja nie montowałem tego filmu, a teraz ukaże się nowy film, a czy ten sam film, ale w odświeżonej wersji. Więc zobaczcie, jak, tam jak to wszystko wyszło. A to z okazji 10 tysięcy odsłonięć filmu. Odsłon. Odsłon, tak, dziękuję. Tak, filmu zaręczyn. Tyle. No to my się już powoli żegnamy z wami i oglądajcie kolejne nasze filmy. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa.